Moi drodzy, prorocza orientacja to brzmi trochę może tak tajemniczo, ale ci, którzy dotrwają do końca, dowiedzą o co generalnie chodzi. Moi drodzy, nasz Kościół był zawsze, znaczy, no, tak raczej z tego co słyszałem, byliśmy nazywani ludem Biblii. Ale słyszałem też, że od dawnych czasów nasz Kościół był również nazywany ludem proroczym. Zgadzacie się z tym? No bo nasz Kościół, wiadomo, powstał cały ten ruch z pewnego proroctwa, także to również można by było powiedzieć, że jest to prawdą. Moi drodzy, wiele razy czytaliście pewnie Księgę Daniela, różne proroctwa, Księgę Apokalipsy. Duch proroctwa mówi nam na wielu miejscach, że są to księgi, które warto studiować, zwłaszcza w czasie końca, a często mówimy, że koniec się zbliża, bo ten świat już jest tak, prawda, zakręcony, że ten koniec po prostu musi przyjść. Tu mamy tekst Księgi Daniela, 7 rozdział, 25 werset. Myślę, że nieraz czytaliście ten tekst i od tego tekstu chcę właśnie zacząć całe to rozważanie. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu i będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon i będą wydani w jego moc aż do czasu dwóch czasów i pół czasu. I moi drodzy, zmiana zakonu zaczęła się bardzo niewinnie. Otóż już w roku 135 biskup rzymski Sykstus nakazał uczcić zmartwychwstanie Jezusa w niedzielę wielkanocną. Chodziło o taki bardzo praktyczny jakby sens tego wszystkiego, bo jak wiecie, Pascha żydowska wypadała w różne dni, a oni chcieli po prostu na początku, tak mówię, właśnie to się niewinnie zaczęło, chcieli, żeby święto nie wypadało w różne dni tygodnia, tylko jeden tydzień, żeby to był jeden dzień, prawda, stały, oczywiście niedziela, a jeszcze potem w roku 321 cesarz Konstantyn zatwierdził niedzielę jako dzień słońca, jako dzień wolny od pracy. Tak to się, moi drodzy, zaczęło. Ale ja dzisiaj nie mam zamiaru mówić o zmianie zakonu. Jeżeli ktoś jest tego ciekaw, to w naszej literaturze jest tego dosyć. Ale tutaj przeczytałem, że ktoś będzie zamyślał odmienić zakon, o którym powiedziałem, ale również i czasy. Moi drodzy, czym jest zmiana czasu? Macie jakiś pomysł? Czytaliście ten tekst pewnie wiele razy. Czym tak naprawdę jest zmiana czasu? Można by w jakimś sensie powiedzieć, że dotyczy to, nie wiem, zmiany kalendarza, soboty na niedzielę, prawda, no bo to się wiąże z czasem. Ale jeżeli kojarzycie zmianę czasu ze zmianą soboty na niedzielę, to Daniel równie dobrze mógłby napisać, że będzie zamyślał zmienić zakon i zakon. Bo sobota to też zakon, prawda? Więc czym tak naprawdę jest zmiana czasu? Zanim przejdę dalej, chcę jeszcze takie dwie uwagi. Kiedy Jezus siedział na Górze Oliwnej ze swoimi uczniami, powiedział takie słowa, a Jezus odpowiadając rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. I Jezus bodajże w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza chyba 3 razy zwraca naszą uwagę, żebyśmy nie zostali zwiedzeni. I chcę jeszcze przeczytać jedno krótkie zdanie z książki Wydarzenia Czasów Końca. Ci, co oddają się pod panowanie Boga, aby On ich prowadził i kierował nimi, uchwycą ciąg wydarzeń, które On przewidział. Jeżeli jesteście w stanie zapamiętać, zwłaszcza ten fragment, uchwycą ciąg wydarzeń, to byłoby dobrze. I teraz tak, moi drodzy, kiedy nastąpiła już zmiana zakonu, prawda, kiedy Konstantyn wydał słynny edykt mediolański, gdzie chrześcijaństwo z tej religii prześladowanej stało się religią panującą, to nagle okazało się, oczywiście nikt tego za bardzo może na początku tak nie postrzegał, ale okazało się, że biblijne zasady były zastępowane tym, co przyszło skąd? Ze świata, z pogaństwa, prawda? I biblijne zasady zaczęły być zapominane, a zamiast tego wchodziły prawda, jakieś inne zasady, jakieś inne prawdy wiary. Czy ludzie o tym wiedzieli? No nie wiedzieli, z bardzo prozaicznego powodu, że większość ludzi nie umiała czytać, nie umiała pisać, a przede wszystkim nie mieli Pisma Świętego. I tak naprawdę przez wiele, wiele stuleci Kościół powszechny był zupełnie bezkarny we wprowadzaniu różnych zmian, różnych, prawda, jakichś zasad wiary, które nie miały tak naprawdę nic wspólnego z Pismem Świętym.
Ale zaczęło się to zmieniać około roku 1450, kiedy Jan Gutenberg, mówi się, że on wynalazł druk. To nie jest do końca prawda, bo druk już wcześniej wynaleźli Chińczycy, ale genialność właśnie wynalazku Gutenberga polegała na tym, że wynalazł pojedyncze czcionki, z których można było, prawda, szybko poskładać tekst i drukować książkę. I myślę, że to nie był przypadek, że pierwszą książką czy księgą, jaka została wydrukowana przez Gutenberga, to była co? To była Biblia, prawda? I kiedy po tym czasie rozpoczęła się reformacja, prawda, kiedy Luther w 1517 roku przybił tezy do tam kościoła Wittenberdze, prawda, rozpoczęła się reformacja, to okazało się, że reformatorzy bez najmniejszych problemów, przy pomocy oczywiście Pisma Świętego, udowadniali, że prawdy wiary, które są głoszone przez Kościół Powszechny, nie są prawdami biblijnymi. I oczywiście reformacja zaczęła się rozwijać. To się wszystko bardzo dobrze rozwijało, ale niestety trochę za szybko się skończyło. I po reformacji, jaki okres przyszedł po reformacji? Przyszła co? Kontrreformacja. Moi drodzy, wiecie, co było najmocniejszą bronią kontrreformacji? Jak myślicie? Oczywiście oprócz Biblii, o której mówiłem. To było szkolnictwo, moi drodzy. Szkolnictwo. I co się okazało, kiedy protestantów zaczęło przybywać, były również szkoły protestanckie i one były na bardzo wysokim poziomie. I jezuici zostali powołani do tego w tamtym czasie, żeby zwalczać reformację. I to się właśnie nazywało kontrreformacją. I co ciekawe, kiedy szkół protestanckich było dużo, to podobno szkoły jezuickie stały na bardzo wysokim poziomie. Ale kiedy ta reformacja się zaczęła, wiecie, załamywać, to się wszystko zaczęło wyciszać, więc szkół protestanckich zaczęło ubywać i okazało się, że poziom szkół tych kościoła, prawda, powszechnego, tych, którzy prowadzili jezuici, no, oczywiście zaczął spadać i to wszystko no, jakoś zaczęło podupadać. I między innymi w tym czasie pojawił się taki człowiek, który nazywał się Luis de Alcazar, tu macie lata jego życia, i odnośnie właśnie proroctw, czyli Księgi Daniela i Księgi Objawienia, on wymyślił coś takiego, co my dzisiaj nazywamy metodą preterystyczną. Taka bardzo naukowa nazwa, ale to jest bardzo proste. On po prostu w swojej pracy naukowej udowadniał, że proroctwa Daniela i proroctwa Objawienia odnoszą się do przeszłości. Czyli tak naprawdę w tamtym czasie te proroctwa już były gdzieś za nami. I on tam zaczął udowadniać właśnie, że chodzi głównie w proroctwach Daniela o Antiocha IV Epifanesa, wiecie, obrzydliwość spustoszenia, że to chodzi o to, że Antioch IV Epifanes, prawda, kazał składać świnie na ofiarę, prawda, w świątyni jerozolimskiej i tak dalej. I generalnie rzecz biorąc, on cofnął te proroctwa gdzieś daleko w przeszłość. Ale co ciekawe, mniej więcej w tym samym czasie, tu też macie lata życia tego człowieka, pojawił się inny jezuita, Francisco de Ribeira, i on wymyślił metodę futurystyczną. Futurystyczna, czyli co? Jak myślicie, gdzie przeniósł proroctwa? W przyszłość, prawda? I generalnie można powiedzieć, że on zaczął w tej swojej pracy mówić coś w tym stylu, że wiecie, proroctwa to wszystko znajdzie wypełnienie w tak dalekiej przyszłości, że tak naprawdę nie warto się tym zajmować. Pamiętajcie, że on żył kilka wieków przed nami, więc z jego perspektywy wyglądało to trochę inaczej. Ale i co ciekawe, zarówno tamta metoda preterystyczna, jak i ta futurystyczna została, to było jakieś tam, prawda, prace naukowe i to zostało porozsyłane do różnych uniwersytetów, bo jak powiedziałem wcześniej, przecięty człowiek i tak za bardzo tego nie mógł przeczytać, bo nie umiał czytać ani pisać. I co ciekawe, w tamtym czasie ani jedna, ani druga praca tak naprawdę nie zyskała żadnego jakiegoś wielkiego rozgłosu. I dopiero gdzieś po 200 latach pewien człowiek jakoś tam odkopał właśnie tą pracę Francisco de Ribeiry i zaczął to głosić. I nie wiem, czy jesteście świadomi tego, ale dzisiaj, no wiadomo, Kościół Powszechny proroctwami się prawie w ogóle nie zajmuje. Ale protestanci się w jakimś tam stopniu zajmują proroctwami. I nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale właśnie na podstawie tej metody futurystycznej dzisiaj mówi się o tym w kościołach protestanckich, że tak naprawdę ta cała wojna rozegra się gdzie? Gdzieś na Bliskim Wschodzie, prawda? Że to w Jerozolimie powstanie Antychryst, który przez 3,5 roku będzie dobry, potem przez 3,5 roku będzie gnębił Żydów i podobno nawet na tej metodzie jest oparta w jakimś sensie teoria sekretnego pochwycenia i jeszcze tam jakieś inne, może pomniejsze kwestie. Ale moi drodzy, to nie są jedyne metody interpretacji proroctw biblijnych.
Bo jeszcze jest metoda idealistyczna, która mówi tak, że Księga Daniela i objawienia zawierają uniwersalne prawdy, które mogą być zastosowane w każdym czasie w życiu wierzących. Czy to jest prawda? Prawda. A dlaczego nie? Zawsze możecie tekst zastosować, prawda, do życia w każdym czasie we wszystkich wierzących. Zawsze gdzieś tam coś takiego znajdziecie. Ale moi drodzy, jeżeli sprowadzimy proroctwa Księgi Daniela i objawienia tylko i wyłącznie do takiej definicji, to tak naprawdę nigdzie nie znajdziemy. I mamy jeszcze czwartą metodę, czyli metodę historyczną, czyli mamy cztery metody generalnej interpretacji proroctw. Preterystyczną, futurystyczną, idealistyczną i historyczną. Przy historycznej nie zapisałem sobie żadnej definicji, bo to jest metoda jaka? Jak myślicie? Proszę? Właściwa. Tak by można to nazwać. Metoda właściwa. I niestety, moi drodzy, nasz kościół, z tego co słyszałem, jest chyba jedynym kościołem, który jeszcze tę metodę stosuje. O co chodzi w metodzie historycznej? No właśnie o to chodzi, że coś ma swój początek, zazwyczaj w Królestwie Babilońskim i potem przez te wszystkie królestwa, przez wszystkie wieki, historii i tak dalej, tak jak jest to pisane, tak to wszystko idzie i jest taki jakiś tam, prawda, ciąg, który jest logiczny, jest sensowny i tak to w historii wszystko przebiegało. A teraz, moi drodzy, na chwilę zawiesimy ten temat i takie pytanie. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego prorok został dany akurat w XIX wieku? Czemu nie na przykład podczas reformacji? Czy nie przydałby się prorok w okresie reformacji? Kiedy, wiecie, Luther i inni reformatorzy tak diametralnie zmieniali wierzenia i tak dalej. Dlaczego akurat w XIX wieku? Ja kiedyś się na tym zastanawiałem i doszedłem, wiecie, do jakiego wniosku? Do takiego wniosku, bym powiedział, takiego bardziej społecznego. Otóż od czasów Pana Jezusa do XVIII wieku tak naprawdę życie ludzkie niewiele się zmieniło. Jeżeli ktoś chciał podróżować blisko, to szedł pieszo albo jechał na koniu albo na ośle. Jak chciał podróżować dalej, to jechał na wozie, a jak chciał podróżować bardzo daleko, to płynął statkiem. I tak gdzieś mniej więcej do XVIII wieku, no wiadomo, koń się nie zmienił ani osioł, ale zmieniały się powozy, zmieniały się statki, ale generalnie to się, sposób podróżowania ludzi się nie zmienił. Przez wszystkie te wieki, jak ktoś się urodził chłopem, to co, to chłopem? Pozostał, umarł. Jak ktoś był szlachcicem, to tym szlachcicem, prawda, został, no chyba, że zbankrutował. I generalnie nie było możliwości ani zmiany swojego statusu społecznego, prawda, ani jakichś głębszych zmian. To się wszystko dopiero zmieniło kiedy? Od XVIII wieku, kiedy zaczął powstawać przemysł, kiedy zaczęły powstawać ruchy robotnicze, partie polityczne. A kiedy ludzie wymyślili elektryczność, to życie ludzkie zmieniło się diametralnie. Ja sobie wymyśliłem właśnie tak, że być może Bóg powołał proroka akurat w XIX wieku po to, żeby prorok pomógł ludowi Bożemu jakoś odnaleźć się w tym szybko zmieniającym się świecie. Ale moi drodzy, to nie jest główny powód, dlaczego prorok został akurat powołany w XIX wieku. Bo tak naprawdę prorok został powołany w XIX wieku, aby przeciwdziałać zwiedzeniom, które powstały przez wiele stuleci. Bóg powołał proroka i lud, który miał głosić to, co zostało zapomniane. Chcę tu podkreślić słowo lud, moi drodzy, bo Bóg powołał mnie i was tak samo, nie tylko proroka, bo sam prorok nic by nie zdziałał. Dlatego Bóg powołał swój Kościół i swój lud, abyśmy głosili to przede wszystkim, co mówi Pismo Święte i oczywiście popierali to tym, co mówi Duch Proroctwa. I Biblia nam pokazuje historyczne tło właśnie tego procesu. No i spróbujmy teraz zastosować tę metodę historyczną i zobaczymy, czy ona w jakiś sposób nam to wyjaśni. Oczywiście tu jest takie małe zastrzeżenie jeszcze. To, co teraz powiem, to jest taki telegraficzny skrót, bo nie da się w ciągu kilkunastu minut czy kilkudziesięciu prześledzić dokładnie tego zagadnienia. Ale spróbujmy chociaż skrótowo. Daniel 7, rozdział 3, werset. I cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Ja oczywiście czytam tylko fragmenty tekstu, bo wychodzę z założenia, że jakoś tam te teksty kojarzycie, prawda, bo pewnie nieraz je czytaliście albo słuchaliście na jakichś wykładach. Pierwsze było podobne do lwa. Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę podobne do niedźwiedzia. Wybaczcie, nie znalazłem niedźwiedzia podniesionego na jedną stronę, ale no, ten wydaje mi się dość sympatyczny. Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery. Tak więc jakbyśmy to chcieli ułożyć jakoś historycznie, to mamy w historii Babilon, Medo-Persję, Grecję, prawda? I na tej linii czasu jest to dokładnie tak, jak to wszystko w historii było. I teraz mamy czwarte zwierzę i tu chcę zwrócić uwagę na taki pewien szczegół. Kiedy czytamy o czwartym zwierzęciu, jest napisane tak. Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa. Ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. My zazwyczaj przedstawiamy to królestwo w postaci smoka,
bo Daniel nawet nie próbuje opisać tego zwierzęcia, prawdopodobnie było jakieś rzeczywiście straszne, ale na co chcę zwrócić uwagę. My zazwyczaj podciągamy to wszystko pod Rzym, tylko pytanie teraz, jaki Rzym? Bo to, co tutaj piszemy, to, co tutaj czytamy właśnie w tej części, to jest Rzym pogański. Potem 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów. Tutaj mamy Rzym podzielony. A po nich powstanie inny, ten będzie inny niż poprzedni i obali 3 królów. Tu mamy Rzym papieski. I zobaczcie, tamte zwierzęta, tamte królestwa były traktowane, że tak powiem, pojedynczo. Tutaj mamy już pewnego rodzaju rozbicie na Rzym pogański, Rzym podzielony i Rzym papieski. I tutaj to jeszcze przedstawiłem w formie takiego diagramu, żeby to sobie może lepiej jakoś uświadomić. Mamy oczywiście latami tuż podane Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym pogański, Rzym podzielony, Mały Róg. Ja tu przy małym rogu umieściłem datę 538 rok, ale to jest pewnego rodzaju uproszczenie, dlatego że ten Mały Róg, Antychryst, Syn Zatracenia, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, to zaczynało swoją działalność kiedy? Pamiętacie listy apostoła Pawła? Kiedy? Moc działa. To był list chyba do Tesaloniczan czy do Tymoteusza, prawda? Już wtedy apostoł Paweł pisał, że tajemna moc nieprawości już działa, ale jest powstrzymywana. I wiecie co, moi drodzy, jakiś czas temu byłem trochę zaskoczony, jak dowiedziałem się, że już ojcowie Kościoła w III i IV wieku, kiedy czytali te teksty, gdzie apostoł Paweł pisał, że ta moc jest powstrzymywana, to oni już interpretowali to w ten sposób, że to powstrzymywanie to jest przez moc polityczną Rzymu. Ja nie wiem, jak oni do tego doszli, ale w każdym razie tak już to interpretowali. Natomiast dlaczego rok 538? Okazuje się, że w tamtym czasie, w okresie wczesnego średniowiecza, było 5 tak zwanych patriarchatów, które walczyły o dominację nad całym chrześcijaństwem. To był oczywiście biskup Rzymu, biskup Jerozolimy, biskup Konstantynopola, Aleksandrii i bodajże Efezu. I każdy z tych biskupów walczył o to, że on ma być, prawda, najważniejszy. I cesarz Justynian w roku 533 wydał taki edykt, dekret, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, że to biskup Rzymu ma być naczelną głową wszystkich biskupów. I od tego mniej więcej czasu zaczęto biskupa Rzymu nazywać papieżem. Ale był problem, dlatego że wtedy Rzym był otoczony przez takie plemię, które nazywało się Ostrogotami, a to byli Arianie. Więc ówczesny papież miał trochę z tym problem, ale w wyniku pewnych, prawda, różnych politycznych zawiłych jakichś tam, prawda, kompromisów, doprowadził do tego, że ostatecznie Ostrogoci w 538 roku zniknęli ze sceny politycznej i od tego roku mamy te 3,5 czasu, a co proroctwo nazywa to inaczej 1260 dni panowania właśnie tej mocy. Jest tam napisane w Księdze Daniela, że będzie robił co? Co będzie chciał, prawda? I ta moc będzie naprawdę tak w jakimś sensie rządziła w tamtą Europą. A w roku 1844 mamy powołanie proroka, bo z tego co pamiętam, Ellen White miała pierwsze widzenie w grudniu 1844 roku po tym wielkim rozczarowaniu. Ale moi drodzy, diabeł tak się łatwo nie poddał. Bo kiedy, tak jak powiedziałem wcześniej, w 1844 roku Ellen White miała swoje pierwsze widzenie, to zobaczcie, jakie ciekawe wydarzenia miały miejsce na świecie. Rok 1848, jakby odradza się, powstaje współczesny spirytyzm poprzez siostry Fox. Wiecie, ja kiedyś myślałem, że o siostrach Fox to tylko w Wielkim Boju pisze. Ale jak wszedłem na internet i wpisałem sobie spirytyzm siostry Fox, to tam to wszystko pisze. Tam to wszystko pisze, co mamy w Wielkim Boju opisane. Oczywiście, tak jak mówię, to nie jest narodziny, to nie są narodziny spirytyzmu, bo spirytyzm istniał zawsze, ale, że tak powiem, odrodził się w jakiejś takiej nowocześniejszej formie. Zobaczcie, 48 rok, manifest komunistyczny. Marx i Engels wydają dzieło, które zawładnęło sumieniami wielu, wielu milionów, może nawet na świecie i w jakiś sposób namieszało nieźle. 59 rok, o pochodzeniu gatunków. Ewolucjonizm był zawsze. Już filozofowie greccy głosili teorię ewolucji, ale nikt specjalnie o tym do tego wagi nie przywiązywał. Ale kiedy Darwin ogłosił w tym roku właśnie o pochodzeniu gatunków, to wiecie, co zaczęto mówić? No wreszcie nauka, nie ten zacofany kościół. Teraz nauka nam powie, co było i co będzie i tak dalej, prawda? Zobaczcie, koło tego roku, kiedy został powołany prawdziwy prorok, szatan daje 3 takie duże alternatywy, którymi ludzie mogli się zająć. No tu jeszcze jest oczywiście powstanie Świadków Jehowy. Wiecie, ja tu napisałem ITD, bo kiedyś ta lista, widziałem gdzieś tą listę o wiele dłuższą, tych
alternatyw, które szatan przygotował, ale niestety nie mogłem już tego znaleźć, dlatego nie mam tutaj więcej tego wypisanego. Ale moi drodzy, teraz przeniesiemy się do Księgi Objawienia i będziemy czytać kilka tekstów z 12 rozdziału Księgi Objawienia, który właśnie też wskazuje na to, jak toczyły się właśnie dzieje prawdziwego Kościoła. O prawdziwym Kościele jest też wspomniane w 11 rozdziale Księgi Objawienia. Pamiętacie w jakim miejscu? Może ktoś wie? Kiedy Jan dostaje polecenie, żeby zjadł książeczkę, prawda? Ona najpierw była jaka? Słodka, a kiedy ją zjadł, okazała się gorzka, prawda? A tutaj w 12 rozdziale mamy takie właśnie słowa. I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd, a była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. Niewiasta jest symbolem czego? Kościoła. A czysta niewiasta jakiego kościoła? Właściwego, bo pamiętajmy, że w 17 rozdziale Apokalipsy jeszcze będzie inna niewiasta. Ona też jest oczywiście czysta, tylko ubrana trochę inaczej. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił ją na ziemię i stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. Skoro niewiasta symbolizuje Kościół, to w jakim kościele jesteśmy? Starotestamentowym czy w nowotestamentowym w tej chwili? No w starotestamentowym. Dlaczego? Dlatego, że ona jeszcze nie urodziła, prawda? Jezus się jeszcze nie urodził. I porodziła syna chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. Jak myślicie, co przedstawia ten rysunek? Rzeź dzieci w Betlejemie. Szatan od razu ruszył do ataku. Jak tylko Jezus się urodził, chciał go pozbawić życia. Chciał go, prawda, zlikwidować. Ale na szczęście Bóg uchronił Jezusa, prawda, i razem z Józefem i z Marią wysłał ich do Egiptu. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. Tu oczywiście już wchodzimy w Nowy Testament. Jezus był na ziemi przez te 33 lata, spełnił swoją misję, poszedł do nieba, a jego lud co? I mamy dalej, 6 werset. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Oczywiście ja tu dałem taki piasek, nie, ale to nie znaczy, że lud Boży siedział na Saharze gdzieś, prawda? Tylko musimy pamiętać, że jeżeli czytamy w Biblii o pierwszej bestii, ona wyszła z morza, a morza według Apokalipsy to symbolizują co? Pamiętacie? Wody, tłumy, ludy, narody, języki, prawda? Czyli jakiś teren gęsto zaludniony. Ale potem nam wychodzi druga bestia, która wychodzi z jakiego obszaru? Z ziemi. Nic tam nie ma o wodach, o jakichś językach, tłumach i tak dalej, czyli z takiego obszaru jakiegoś słabo zaludnionego, prawda? No i mamy również tutaj znowu ten okres, 1260 dni, który, gdybyśmy studiowali dokładnie, pokaże nam, że jest to samo, co czas, dwa czasy i pół czasu, jak, lub w innym tekście 42 miesiące. Jest to dokładnie ten sam okres i dotyczy właśnie tego, że w tym czasie Kościół powszechny, właśnie papiestwo, może nie tyle Kościół, ale papiestwo, no, przewodziło, prawda, życiu politycznemu i w ogóle wszelkiego rodzaju życiu na świecie. Ale moi drodzy, nie mam tego tekstu tu napisanego, ale może pamiętacie, że co zrobił smok za niewiastą, która uciekła na pustynię? Wypuścił wodę, prawda, żeby ją ta woda pochłonęła. I potem dalej mamy tak. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił ze swojej paszczy. Jaka ziemia? Amerykańska. Ale moi drodzy, to jeszcze nie są Stany Zjednoczone. Bo ludzie zazwyczaj myślą, że ludzie, którzy płynęli do Ameryki, to płynęli po co? Żeby się wzbogacić, prawda, żeby mieć ziemię, żeby się mieć dobrze i tak dalej. Ale drugim bardzo ważnym powodem to był taki powód, że ludzie płynęli, aby uniknąć prześladowań. Moi drodzy, pamiętajmy o tym, że kiedy Kolumb odkrywa Amerykę, to jeszcze jesteśmy w czasach rządów Małego Rogu. Jeszcze są prześladowania. One oczywiście już może nie są tak intensywne, jak wiecie, w połowie tego okresu średniowiecza, ale jeszcze ludzie nie mogą praktykować, prawda, swojej religii. I czasami ludzie mówią, że jakiś tam protestantyzm, że to przyszło z Ameryki, że tam było to wielkie przebudzenie religijne. A gdzie miało być, moi drodzy? W Europie? Jeżeli w Europie by cokolwiek powstało, zaraz by to zostało stłumione. Natomiast w Stanach Zjednoczonych wyglądało to trochę inaczej. Ale moi drodzy, jeżeli myślicie, że
wystarczyło wsiąść na statek, przypłynąć do Ameryki i mieliście spokój z prześladowaniami, to wcale nie wyglądało tak kolorowo. Bo jednym z pierwszych stanów w Ameryce wtedy to był stan Maryland, czyli kraina Marii. Więc kto tam był? Tam byli katolicy, którzy też płynęli do Ameryki, prawda? I wiecie, byłem trochę zszokowany nawet, kiedy przeczytałem, że w jednym z pierwszych stanów, jaki powstał właśnie w Ameryce, to był albo Virginia, albo Georgia, już nie pamiętam. I tam w zasadzie panowała taka zasada, jak podczas reformacji. Czyja władza, tego religia. I okazuje się, że jak żyliście w tamtym czasie, w tym stanie, to jakbyście nie poszli jeden raz na niedzielne nabożeństwo, to wam skonfiskowano tygodniowy zarobek. Jakbyście nie poszli dwa razy na niedzielne nabożeństwo, to by wam skonfiskowano tygodniowy zarobek i zaliczylibyście karę chłosty. A jakbyście trzy razy nie poszli na niedzielne nabożeństwo, to by was skazano na śmierć, moi drodzy. Taki był dekret. Ja nie wiem, czy oni to wprowadzali, czy oni to praktykowali, ale takie były dekrety właśnie w tamtym czasie. No i konstytucja amerykańska, kiedy weszła w życie w 1789, z tym, że tutaj różne daty są podawane, ja wziąłem ten ostatni, to trochę się to zmieniło, dlatego że konstytucja amerykańska, zwłaszcza pierwsza poprawka, gwarantuje co? Gwarantuje wolność religijną i wreszcie zrobiono coś, o czym Jezus wyraźnie w Nowym Testamencie mówił, czyli rozdzielono religię czy kościół od państwa. I naczelną zasadą powstania tego narodu to było, żeby powstało państwo bez króla i kościół bez papieża. I to się udało, moi drodzy. Póki co, no to się już trochę zmienia, ale póki co się to udało. I teraz pamiętajcie, moi drodzy, że kiedy tak zwani ojcowie narodu, czy ojcowie konstytucji, czy ojcowie założyciele, jakkolwiek ich nazwiemy, tworzyli konstytucję amerykańską, oni czytali swoje Biblie i oni byli, jako politycy, byli o wiele bardziej religijni niż politycy dzisiaj. I oni w swoich Bibliach, jak je czytali i znali historię, wiedzieli dokładnie, co się działo w Europie, jakie były prześladowania. Pamiętali, co się stało z Husem, który mimo, że miał, prawda, jakiś tam glejt od cesarza, to i tak spłonął na stosie. Dokładnie wiedzieli, co się działo i chcieli tego wszystkiego uniknąć. I dlatego stworzyli taką konstytucję i taką poprawkę do konstytucji, która gwarantowała przede wszystkim wolność religijną, a po drugie właśnie gwarantowała rozdział Kościoła od państwa, co było również bardzo, bardzo ważne. I Jezus o tym mówił wyraźnie. Pamiętacie, w jakim momencie to powiedział? Oddawajcie, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu. I moi drodzy, jakbyście prześledzili historię, to wszędzie tam, kiedy Kościół łączył się z państwem, nigdy nie było dobrze, zawsze był problem. Jeżeli Kościół jest słaby, nie potrafi głosić dobrze swoich zasad, nie potrafi świadczyć swoim życiem, musi mieć pomoc państwa, zwłaszcza pomoc w tym rozumieniu oczywiście jakimś siłowym. I pamiętacie może z historii, w jaki sposób Kościół powszechny nawracał, czy to, prawda, tutaj pogan w Europie, czy gdziekolwiek indziej, to wszystko były działania siłowe. I chcę teraz wrócić na moment do początku Pisma Świętego, bo tam w pierwszej Mojżeszowej 3,15 jest napisane tak. I ustanowią nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. A w ostatniej księdze Pisma Świętego, czyli w objawieniu w 12 rozdziale, co jest napisane? I zawrzał smogniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Tak więc zobaczcie, zmiana w czasie ukrywa sprawcę zmiany w prawie. Bo jeżeli byście chcieli czas interpretować według metody preterystycznej, czyli cofnąć się w przeszłość, to co, zorientujecie się, kto zmienił zakon? No nie zorientujecie się, bo Antioch IV Epifanes nie zmienił zakonu, prawda? Jeżeli chcielibyście zastosować metodę futurystyczną i przenieść się w daleką przyszłość z proroctwami Daniela i objawienia, to co, stwierdzicie, kto zmienił zakon? No nie stwierdzicie, prawda? Jeżeli zastosowalibyście metodę idealistyczną, też. Jedynie metoda historyczna daje wam obraz tego, jak to wszystko wyglądało, że właśnie jeżeli zastosujemy ten właściwy, pamiętacie co wam, ten cytat, który wam kazałem zapamiętać? Uchwycą ciąg wydarzeń, który Bóg przewidział właśnie w swojej mocy. I to gwarantuje nam, że uchwycimy właśnie sprawcę zmiany w prawie. I Bóg powołał proroka, aby przywrócił prawo i właściwą orientację w czasie proroczym. I teraz, moi drodzy, reasumując to, teksty, które przedstawiłem, pokazują, właśnie opisują Bożą resztkę, która ma cztery takie charakterystyczne cechy. Powstanie na odległym, słabo zaludnionym terenie. Zgadza się? Zgadza się.
powstanie pod koniec 1260 dni. Zgadza się? Zgadza się, prawda? Będzie zachowywać przykazania Boże. Ja tutaj na czerwono zapisałem teksty, w których Jezus mówi, co on uważa za przykazania, bo nie wiem jak wy, moi drodzy, ale ja nie sądzę, żeby Bóg podpisał się pod przykazaniami, które są w katechizmie, bo to już nie są przykazania Boże, tylko przykazania ludzkie, bo to są przykazania zmienione. I oczywiście będzie posiadała świadectwo Jezusa. A świadectwem Jezusa jest co? Jest duch proroctwa. Każdy adwentysta to przynajmniej powinien wiedzieć, prawda? I wyraźnie jest to napisane. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Moi drodzy, mamy tego mnóstwo. Możemy to czytać. Nie wiem, czy czytacie książki ducha proroctwa, czy nie. Ja w każdym razie czytam i zachęcam was do tego. Oczywiście to nie są wszystkie. Więcej mi się już nie chciało z półek wyciągać. Ale w każdym razie już nieraz doszedłem do wniosku, że są to prawdy ponadczasowe. A jeśli chodzi o orientację, o właściwą orientację proroczą, to najlepszym komentarzem do Księgi Objawienia jest książka Wielki Bój. Oczywiście Ellen White nie pisała Wielkiego Boju stricte jako komentarz do Objawienia, ale jest to tak naprawdę najlepszy komentarz do Objawienia i ta książka gwarantuje wam, że wasza orientacja prorocza będzie właściwa. Ale jest takie pewne zastrzeżenie. Jeżeli stwierdzicie tak, a dawno nie czytałem Wielkiego Boju, więc do łóżka sobie poczytam, prawda, coś tam może ciekawego wyczytam. Nie uchwycicie tego. To trzeba może nie tyle czytać, a studiować, zastanawiać się, o czym ona pisze i tak dalej. Jeżeli to zestawicie właśnie z objawieniem świętego Jana, to stwierdzicie, że wszystko to jest w idealnym porządku, nic tutaj nie można mieć właśnie do tego żadnych zastrzeżeń. Dwa cytaty właśnie jeszcze tutaj, które Ellen White napisała. Proroctwo szybko się wypełnia. Więcej, znacznie więcej należy mówić o tych tak ważnych sprawach. No więc mówię, realizuję to, co tu jest napisane. I jeszcze jeden cytat z Wielkiego Boju. Chociaż nikt z ludzi nie zna dnia ani godziny jego przyjścia, zostaliśmy poinformowani i zadbano, abyśmy wiedzieli, kiedy będzie się ono zbliżało. I moi drodzy, dlaczego ta orientacja proroctwa jest taka ważna? Bo jeżeli stracimy właściwą orientację proroczą, to nie będziemy wiedzieć, gdzie proroctwa będą się wypełniać. I tak jak mówiłem wcześniej, gdzie cały świat protestancki szuka dzisiaj wypełnienia proroc? Na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza w Jerozolimie. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale Żydzi, ci oczywiście jeszcze, którzy są tacy ortodoksyjni, oni mają rodowody wszystkie wyprowadzone i już wiedzą, kto mógłby dzisiaj być kapłanem. Podobno nawet jałówki są hodowane specjalnie do tego celu, że jak świątynia zostanie odbudowana, żeby mieć co składać na ofiarę. I generalnie mówi się, że Armagedon będzie gdzie? Na Bliskim Wschodzie, prawda, że tam te armie, jakieś, nie wiem, Chiny, Rosja, różne są poglądy, że tam gdzieś jakieś wielkie starcie będzie, nie wiem, jak oni się tam mają wszyscy pomieścić, no ale w każdym razie takie poglądy są. A moi drodzy, tak naprawdę proroctwo wypełnia się gdzie? W Watykanie i w Stanach Zjednoczonych. To są miejsca, gdzie wypełniają się proroctwa. Jeżeli nie będziemy tego wiedzieć, to tak jak mówię, będziemy patrzeć na inne jakieś tam, prawda, części świata i będziemy zdziwieni w którymś momencie, że to nie będzie tak, jak my się tego spodziewamy. Ale moi drodzy, zanim zakończę to bardzo krótkie rozważanie, chcę jeszcze tutaj wspomnieć o dwóch kwestiach, które są bardzo istotne. Jak tą prawdę głosić? Wiemy o tej prawdzie, wiemy, jak to wszystko będzie wyglądać. Zostało to objawione, prawda, naszemu ludowi, naszemu kościołowi, no a przy okazji wszystkim ludziom powinno być to przedstawiane przez nas. Ale jak tą prawdę głosić? Wiecie, dlaczego sobie tutaj dałem motylka, serduszko i dmuchawiec? Bo my żyjemy dzisiaj w czasach poprawności politycznej. Nie mówmy nic, żeby kogoś nie urazić. Delikatnie, żeby ktoś, prawda, się źle nie poczuł. Tak jest najprościej, prawda? Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że mamy tutaj ludzi zaraz w jakiś sposób, nie wiem, nokautować prawdą i Słowem Bożym, bo wiecie, kiedyś podobno na dezodorantach był taki napis, przed użyciem wstrząsnąć. I pewnie niektórzy ludzie potrzebują terapii wstrząsowej, ale obawiam się, że nie u wszystkich to działa. I oczywiście można jak dynamitem wysadzić czyjeś wierzenia, wziąć Pismo Święte, bić Pismem Świętym po głowie i wykazać mu bardzo szybko, że to, co on wierzy, to jest niewłaściwe. Można tak zrobić? Można. Ale czy to przyniesie zamierzony efekt? Wydaje mi się, że nie. I potrzebna jest mądrość. Apostoł Jakub co pisze? Jeśli komu z was brakuje mądrości, to niech co robi? Niech się modli. Moi drodzy, kiedy ostatni raz modliliście się o mądrość, żeby wiedzieć, jak rozmawiać z ludźmi? Praktykujecie to czasami? Jeżeli w ogóle mamy jakieś rozmowy z ludźmi. Bo to jest, wydaje mi się, bardzo istotne. Jeszcze taką o jednej rzeczy chcę wspomnieć. Studiujemy teraz apostoła Pawła.
Jak czytacie Dzieje Apostolskie, czy w ogóle historię apostoła Pawła, jak apostoł Paweł przyjeżdżał pierwszy raz do jakiegoś miasta, to do jakiego miejsca najpierw wchodził? Do synagogi, prawda? Aby rozprawiać z Żydami. A o czym on najczęściej rozprawiał? Że Chrystus jest kim? Mesjaszem. Czyli co robił apostoł Paweł, jak przychodził do synagogi? Wsadzał kij w mrowisko. Tak by to można było ująć. Ja nie wiem, czy zawsze tak robił. Ale obawiam się, że nie był tak delikatny, jak my jesteśmy dzisiaj. Jeszcze wiecie, ktoś kiedyś powiedział tak fajnie, że jeżeli Szczepan zachowałby dużą poprawność polityczną, to wtedy jeszcze Szaul z Tarsu nie stałby się apostołem Pawłem. Bo duch proroctwa mówi nam, że apostoł Paweł, coś go już tknęło, kiedy widział zachowanie Szczepana. A Szczepan jak się zachował? Wygarnął starszyźnie żydowskiej wszystko, prawda, w oczy. Wszystko, co było do wygarnięcia. Także, moi drodzy, pamiętajcie, są dwa sposoby, znaczy jest wiele sposobów przekazywania prawdy, ale powinniśmy się, ja tak przynajmniej uważam, modlić o to, żeby Duch Święty pokazał nam, jak tą prawdę mamy głosić. Żeby nie być tak delikatnym, żeby, prawda, nic nie powiedzieć. Bo wiecie, czasami jak o tym myślę, to tak sobie wyobrażam tą scenę, kiedy Nowa Jerozolima zstępuje i wiecie, mamy te opisy w duchu proroctwa w Wielkim Boju, kiedy zbawieni stoją na murach Nowej Jerozolimy, a poza stoją wszyscy, prawda, którzy są potępieni. I tak sobie myślę, że być może nasi sąsiedzi będą patrzeć na nas pytającym wzrokiem. I wiecie, jakie pytanie będzie w ich wzroku? Dlaczego nam nie powiedzieliście całej prawdy? Dlaczego nam nie powiedzieliście całej prawdy? Ale byliście tak delikatni w stosunku do nas. Tak więc warto, moi drodzy, o tym pomyśleć. No i jeszcze jest jedna kwestia, która jest bardzo istotna, jeśli chodzi o to poselstwo. My jako adwentyści, czytając ducha proroctwa, no, słuchając różnych wykładów na temat proroctw, jesteśmy przyzwyczajeni do tej myśli, że największym mocarstwem na świecie, właściwie które dopomoże, aby te proroctwa się wypełniły, to będzie jaki kraj? Stany Zjednoczone, oczywiście. I tak to się wypełni. Ja wierzę, że tak to się wypełni. Ale dzisiaj wielu mówi, że jakie mocarstwo jest najważniejsze, największe? Chiny, oczywiście. No i co? Jak teraz? Czy wasza wiara się nie zachwieje? Czytałem, że w tym roku udział Chin w PKB całego świata to jest 18%. A wiecie, ile Ameryka ma procent w PKB całego świata? 22%. Już ta różnica nie jest taka duża. A moi drodzy, żeby nasza wiara, czy wasza wiara była wystawiona na jeszcze większą próbę, żeby było jeszcze ciekawiej, to wiecie, co niektórzy mówią? Że wiecie, jakie mocarstwo już goni Chiny? Jak myślicie? Nie Rosja. Indie. Zgadza się. Bo pod względem demograficznym Indie już prześcignęły Chiny. Dlatego, że ponieważ kiedyś w Chinach ograniczono dzietność, okazuje się, że dzisiaj Chińczycy w ogóle nie mają zamiaru, w ogóle się nie chce mieć dzieci, prawda? I już populacja Chin zaczyna spadać i to prawdopodobnie będzie w najbliższej przyszłości wielkim problemem Chin. Ale moi drodzy, jest jeszcze inna kwestia. Indie były mocarstwem, były kolonią jakiego mocarstwa? Wielkiej Brytanii. Czyli teoretycznie większość Hindusów zna jaki język? Angielski. A cały internet jest? Po angielsku. Jakbyście przejrzeli sobie dzisiaj ranking, ja to kiedyś udało mi się zrobić, ilu Hindusów zasiada w największych spółkach na świecie, to jest to bardzo duża liczba. A Chińczycy są odseparowani od świata. Z powodu języka, z powodu tego, że mają ograniczony internet, jeżeli w ogóle tam gdzieś mogą surfować po wolnym świecie. I wiecie, jak ktoś mówi, że Chiny, to ja tak bym się go z chęcią zapytał, znasz kogoś, kto wyjechał do Chin, żeby tam zamieszkać? Zobaczcie, Stany Zjednoczone to jest inne mocarstwo. Weźcie pod uwagę, że wszystkie mocarstwa zazwyczaj na świecie w historii było tak, że jak jedno mocarstwo chciało jakby zagarnąć ludzi z drugiego mocarstwa, to co musiało zrobić? Przyjechać i podbić, prawda? Ze Stanami Zjednoczonymi było zupełnie inaczej. Stany nikogo nie musiały podbijać, a wszyscy ludzie gdzie chcieli jechać? Do Stanów Zjednoczonych, prawda? Zmusza was ktoś, żebyście chodzili w dżinsach? Zmusza was coś, żebyście oglądali filmy z Hollywood, prawda? Albo przejmowali modę amerykańską? Nie, my to robimy, bo to jest najlepsze, bo to jest demokracja, bo to jest wolność, prawda? I zobaczcie, ja tak się zastanawiałem właśnie, tu mamy takie zderzenie właśnie Chin ze Stanami Zjednoczonymi. I tak się zastanawiałem, czy rzeczywiście Ameryka musi być pod każdym względem największym mocarstwem na świecie, żeby proroctwa się spełniły. Ja osobiście doszedłem do wniosku, że nie. Właśnie z tych względów, o których powiedziałem, że nawet niech te Chiny będą większe gospodarczo, może militarnie, chociaż nie wiem, czy czytaliście ostatnie doniesienia, że w Chinach się zaczyna krach i to poważny. I to oczywiście pociągnie na dół całą gospodarkę świata. Ale nawet jeżeli to będą Chiny, może to będą Indie,
to nawet i w tym przypadku, tak sobie ja wymyśliłem, że proroctwa się spełnią, bo Ameryka i tak jest na tyle atrakcyjnym krajem kulturowo, gospodarczo i tak dalej, że może się to spełnić. Ale wiecie, żeby tą Amerykę trochę wzmocnić, to powiem wam jeszcze, że niedawno dowiedziałem się o takim pewnym pomyśle, o którym nie wiedziałem wcześniej. Pojawił się taki pomysł, żeby połączyć Kanadę, Stany i Meksyk, czyli cała Ameryka Północna, żeby była jednym państwem. Nie wiem, czy słyszeliście o takim pomyśle? Okazuje się, że jeżeli to połączenie by nastąpiło, to nie ma na świecie mocarstwa, które by przebiło pod jakimkolwiek względem. Oczywiście Ameryka z Kanadą to nie ma żadnego problemu. Problemem jest Meksyk, bo to jest jedna wielka mafia, prawda? No i tutaj mają trochę problem. Ale żeby oczywiście nie politykować za dużo i polityką nie wyjaśniać proroctw biblijnych, bo czasami się można na tym, prawda, no, można na tym źle wyjść, to takie pytanie, jak będzie i czy wytrwamy, moi drodzy? Bo nam się teraz wydaje, że to jest wszystko takie, no my wiemy, tak wierzymy i tak pozostaniemy. Ale moi drodzy, na świat mogą przyjść jeszcze takie zawirowania, że mogą zachwiać naszą wiarą. I chcę na koniec przeczytać jeszcze dwa teksty z drugiego listu Piotra. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. I dlatego, moi drodzy, starałem się przedstawić to oczywiście w takim wielkim skrócie, żebyście czytając następny raz Księgę Daniela i czytając to słowo czasy, abyście pamiętali, że szatan również chciał zaburzyć ten właściwy, proroczy czas. Żebyśmy nie mieli tej właśnie właściwej, proroczej perspektywy. Bo jeżeli to stracimy z oczu, stracimy wiele. Tak więc, moi drodzy, cóż, kończąc to dzisiejsze rozważanie, życzę wam tego, żebyście widzieli swoimi oczami to, co się na świecie dzieje, bo jest to napisane. Ale też przede wszystkim, moi drodzy, pamiętajmy o jednym, że Bóg powołał proroka i powołał lud, aby głosił to, o czym mówi Biblia i ten prorok. A wy jesteście ludem Bożym. Amen.